Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Heat. Witam was na kolejnym odcinku. Czekaj, może zmienię koszulkę, żeby było, że inny dzień, w inny dzień nagrywam, czy jak? O, i zobacz, Apex Legends, moja ulubiona strzelanka. Dobra, jedziemy robić misje poboczne, bo ja mam za słabe samochody. Te moje samochody, one nie dają rady w większości tych wyzwań, które trzeba tutaj zrobić. A żeby odblokować jakieś fajne furki, to trzeba porobić te wszystkie wyzwania, poznajdować te flamingi, porobić drifty. Nie mam w ogóle dobrego samochodu driftowego, no. Jedziemy do tej takiej żółtej babki, żółtej czarnej. Gdzie ja jadę? Jedziemy do tej żółtej czarnej babki. Chyba nie w tą stronę. Dobrze, jest, jedziemy tutaj. Tu w ogóle na autostradzie jakieś drifty do zrobienia. Ja nie wiem, jakim samochodem trzeba to robić. Zresztą trzeba naprawdę jakimś mocarnym autem. Każde, zwalnia strasznie, dusi się. Ja nie mam auto na takiego mocarnego auta na takie długie drifty, jak? Tutaj mam zainstalowane takie nitro, co od razu, jakbyś miał skrzydła, to byś poleciał na księżyc. Tutaj trzeba osiągnąć jakąś koksiarską prędkość, powyżej 300 i to grubo. Ja nie mam takich aut. Trzeba pozdobywać te wszystkie samochody, moi drodzy. No i kasa też, ja nie mam kasy w tej grze, o co chodzi? Ostatnie 500 000 wydałem na tunik Mercedesa, który niezbyt dobry się okazał do driftu. Myślałem, co tu się dzieje? Jakaś mgła, kurz, jakieś dymy tu są, ty. Bracia Dymowiec tu byli chyba, czy jak? Dobrze, jedziemy sobie na górę i tu mamy tą babkę, tylko ja mam specjalny samochód do robienia tych spraw. I tak, zobacz, jakieś gimbale, nagrywają mnie, tutaj patrzą, co się dzieje, Golf, kontra jakieś Silverado, Chevrolety, jakieś Subaru. Co ty Golfa bierz na takie sprawy, człowieku? Patrz, co się z nimi stanie. Patrz, patrz na to. Cześć! Dobra, ale coś tam było. Ja może włączę dialogi na jakiś czas? Powiem ci, że no. I tak trzeba było się nakręcić. O kurde, mamy 3 okrążenia tutaj. Ale to pruje, kurde, pod te góry. Rzeźnia, on tu masakruje tych wszystkich przeciwników. Ja mu zrobiłem napęd na 4 koła. Naprawdę, wiecie co? Dobrze, że Crateron Games bierze się za tego Need for Speeda. Ja nie mówię, ten Need for Speed jest fajny i styl tuningu, klimat, jaki tu panuje, to jest spoko. Tylko przyjemność z jazdy tymi samochodami jest wątpliwa. Jeśli się ścigamy, ok, ale driftowanie, offroady, wszystko jest takie sztywne, nie? Od paru NFS-ów wstecz. Chociaż ten nocny taki z 2015 roku był spoko, nie? Bo tamto prowadzenie było ok. Jak na tamten klimat, wydaje mi się. No ale gdy dochodzą tutaj już offroady, no sami przyznacie, że dziwnie to wygląda. Ekran dodatkowo tak się trzęsie, nie? Trzeba strasznie duży bitrate ustawić na tym, na kodeku, żeby to jakoś wyglądało na tym YouTubie. Ludzie też właśnie narzekają, że ten Need for Speed jest strasznie łatwy, nawet jak się gra na najtrudniejszym poziomie. No, jak się zrobi koksiarskie furki, no to faktycznie jesteś bezkonkurencyjny, nie? Zobacz, ja ich chyba wszystkich zdubluję. O, jestem trzeci, co ja teraz zrobię? Patrz, będzie przed metą? Drugi skończył, kurde. Nie, nic, no tutaj jeszcze się ten nie zaktualizował ten poziom trudności, ale zaraz się zaktualizuje. Kurde, nie powinienem dotykać nosa ręcoma, bo się koronawirusa zarażę zaraz. Nie powinienem mówić koronawirus, dobra, to się wytnie, kurde. Nie wiem, czy wiecie, ale jest tak, że jak ktoś mówi o wirusie na swoich filmikach na YouTubie, to jego filmy są demonetyzowane. Tak. Ona mówi, że jestem wielkim zaskoczeniem, że lubi moje żądło i że na pewno się spotkamy, mimo że jest lesbijką. Ja to wyłączyłem, bo oni mi coś gadali podczas jazdy. Mnie to denerwowało. Dobra, niech będzie tak. Tu mamy zrobiony wyścig. Teraz jedziemy do tego klauna różowego tam. Mam nadzieję, że nie drifty, bo ja nie mam jeszcze driftowozu. Nawet nie mam samochodu na dragi, jak?
tutaj zjedziemy, pyk. Naprawi się, bo on jest taki trochę brudny. Tu powinna być myjnia od razu. Dawaj, naprawiamy gnoja. O, sorki, musiałem sprawdzić, czy macie wytrzymałe dystrybutory. Everybody meet my baby. Uwa! To będziemy mogli ją wy... Z jakiego to jest Need for Speed'a? Undergrounda? Dwójki? Nie. Jedynki Undergrounda. Nice! Super sprawa. To jest zajebiste, jest to Need for Speed pod względem klimatu i nawiązek do poprzednich części, nie? Strasznie fajne to to. Powinni tak następnego Need for Speed'a zrobić. Tylko z lepszą fizyką jazdy, co? Dobra, mamy trudny poziom trudności. Wszystkie nitra na początku poszły. Jakie oni mają tu koksy, porszawy, ty. O, tu już będzie grubo. Oj, 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 Lambo, kurde, co się tak pchasz? Lambo, Bambo. Poszło i dostało w czambo. A tu mamy Acura. Ty, my tu mamy sprint ekstra, idealnie jak na BM-kę. Zdjęcie zrobię, kurde. A czym się tu robi o kamerę? Ej, dobra ta fura. To było, tak? Nie. Ale super się tu jeździ i tak brzmi jak w Most Wanted. Nie no, tu już trzeba cisnąć, cisnąć tam po piętach. Jak się rozwalisz, to i no koniec. Yeah! Weszła! I w ścianę. Szkoda, że nie można tych furek modyfikować, nie? Te takie, co są pre-tuningowane. Jak się tam dostało za jakieś wersje deluxe i tak dalej. Szkoda trochę. No dobra, ej. Zrobiliśmy sobie... co? Te misje poboczne, które miałem brakujące. Ej, niech oni do mnie zadzwonią i mi powiedzą, że zaraz będziemy robić jakąś nową misję czy coś. Kasy ma... co? Ja mam dużo kasy, 200 tysięcy? Ale super. Znaczy na dużo. Jest mało. Na tunik samochodu. U, jakie okrążenie. To my to jechaliśmy przed chwilą chyba, nie? Dobra, to chodźmy pojechać robić tam te jakieś w dokach rzeczy. Są do wygrania chyba dwie furki, czy co? Widzisz, jak czaruje ta furka? Nieźle gada, nie? O, co tutaj mamy? Jakiś detour zrobiłem taki... jakieś offroady. Co ja zrobię? Co? Okej, okay, dziwne to było. Play solo, okej, okay, zobaczmy. Jakieś wyzwanie chyba mamy do zrobienia, czy coś. Aston Martin. Świecący jakiś z przodu. O, a to moja suka, dzień dobry. Przebrałem ją ostatnio, żeby nie było. Zajebiste ciuchy są w ogóle w tej grze. He, huh? To już moja fura jest? A jak się włącza te światła? Co, to już moja fura jest, czy jak? Mam ją w garażu? Może to będzie mój nowy driftobus? Zaraz, tu się wysuwa spoiler? Tu w środku. Jaj, ma tą maskę. Ekstra to wygląda. Czy ta maska chyba jest takich niskich tekstur, nie? No widać to, że to nie jest takie... Czy to jest w ogóle jedyny roadster w tej grze? Tak mi się wydaje. Nie kojarzę, żeby było więcej. Okej, 209 minimalnie muszę mieć. Damy radę. Mamy już 230. Cyk. Dobra. New cars unlocked. Huh? A z czemu? Tak, to jakieś nowe rzeczy odblokowałem. Ho, ho, ho. Aston Martin. Swap engine. Tu jakieś nowe silniki niby mamy do niego. Interesują mnie części wizualne. Dobra, zobaczmy sobie, co tutaj możemy zrobić. Czy możemy założyć mu dach? Hu, hu, hu. Proszę bardzo, mamy daszek. Daszek ptaszek. Tu mamy co? Poszerzenie, oczywiście.
Co? A czemu nie mogę? Aha, muszę te Black Market Challenges zrobić. Dajmy to. Na szczęście te części wizualne niedużo kosztują, to mogę sobie na to pozwolić, na spokojnie. Dajmy sobie tutaj jakieś takie poszerzenie, cyk. Ta ostatnia część pewnie najlepiej będzie wyglądać, ale jak się nie ma co się lubi, to się nie ma nic. Pyk. Tu mamy tak. Maskę nie wymieniamy, bo tutaj jest spoko. Grill plus teżak. Może być. Światełełka. Jakieś wloty, wyloty, obloty. Dobre będzie, niech będą takie fioletowe. Windows. Możemy przyciemnić, cyk. Lustereczka, jakie fajne. Mogą być, teraz wygląda tak trochę od boku jak jaguar. Już zapomniałem jaki. Ale jest taki. Co? A czemu mi się całe światełka nie porobiły? Jak? Tylko kawałek świateł mi się zrobiło. Tu jaki... Co to jest? Ha? O co chodzi, ty? What the... Co jest? Co to było, ty? Ty czemu ten spoiler jest ustawiony do góry? Chyba... Dawaj to. Kurde, jak to wygląda. Co tu mamy? Sound system. To jest... Ja nie słucham muzyki w tej grze. Tu mamy coś z tyłu. No niewiele możemy tu zmienić. Tam się trochę kształt zmienia tego tyłu, nie? Tak. Diffusor. O, tu się już więcej zmienia. No, to już jest spoko. I wydechy. Zobaczmy. O, dobre, dobre. I tak, ja ostatnio sobie do Mercedesa zainstalowałem silnik V10, zrobiłem swapa. Wydaje mi się, że jak z tego Mercedesa wyciągnę sobie tamten silnik, to powinno być spoko, będę mógł do tego zainstalować. Co wy na to? Felgi. Tego, ten samochód chociaż mogę sobie jakoś, wiesz, modyfikować czy coś, nie? Tamtego to nic. O, czekaj, co? Change. Jeszcze raz. Tam chyba najmniejszy rozmiar. Jak tu się change view? Ej, o co chodzi? No musi tak zostać chyba. Nie no. Wszystko gra. A z przodu będzie oryginalna. Nie no, zmienimy no. Już dobrze, uspokójcie się. Czy żartuję tylko. Dajmy taką, dajmy pyk. I z przodu dajmy taki mały cel. O, różowa, ekstra. Nie, tylko do tej przedniej chcę różową mieć, pyk. I cal większy, elegancko. Fajnie by tak w każdym aucie. Nie, no kurde, nie mogę tak zrobić. Kurde, nie. Nie może być, nie może być. Co to będzie pasować do przodu? Nie chcę dawać takich samych, jest nudne. Takich samych Felg Stuy z przodu. Tak dajesz w grach, w których nie masz możliwości zainstalowania z przodu innych, z tyłu innych. O, jest super. Kolor by trzeba było zmienić. Efekty, proszę bardzo. Tu mamy, co to? Jingle bell? Bells? To chyba te święta, ale to nie te święta, przecież mamy teraz te drugie święta. Biedronki będą otwierane 24 godziny na dobę. Wszyscy się bardzo cieszą, zwłaszcza pracownicy. Red smoke. W sumie bez znaczenia, ale to jest fajne. Szkoda, że czemu nie mogę teraz obrócić auta? A może zostawmy na razie takie? Air suspension, 15 koła. Dobra, niech stracę. Teraz zrobimy tu swap silnika, to będzie dopiero czat. Color nitra, na razie zostawimy tak jak jest i super. Ok, stance. No powiem wam, nie obniżył się aż tak bardzo. Nie? Nie, czekaj, do tego zaraz dojdziemy, tylko my musimy wyrwać tam z tamtego samochodu silnik. Nie wiem, biorę tego i wsadzamy do niego V10, bo chyba się da, tak, co? Patrz, patrz. No i teraz my dopiero sobie tu dźwięk porobimy. Patrz. Agresywnie.
fajnie, że mogliśmy sobie ten dach założyć. Tylko wydaje mi się, że to jest taki lans jeździć sobie bez dachu tym autem. Jest jedno z niewielu aut chyba w tej grze, w którym nie mamy dachu, no jak? Ty, mamy jakąś misję od tego gościa różowego. Najpierw zrobimy sobie te speed trapy, które tam trzeba zrobić. Jakieś te zadania porobić, bo to chyba wtedy nam się odblokują te części takie wizualne do tego auta, bo to było spoko, żeby to odblokować. Nie no, autko teraz śmiga, elegancko jest. Zrobiliśmy swapa, ja wiem, że ten NAS ma bardzo fajny, położysz ty mordę. On ma bardzo fajny silniczek tam w sobie, w standardzie. O ty kurde. Wszystko najlepiej driftuje, tylko nie części driftowe, kurde, straszne to jest. Tak miesza ci w głowie strasznie, daj spokój. Dobra, jedziemy na wprost, tam się na skróty gdzieś skoczy czy coś. Jak sobie powróciłem teraz do tej gry, to ta gra, wydaje mi się, jakby te samochody były strasznie wolne, bo w The Crew jedzie się, zwłaszcza hyper samochodami, tak cały czas 400 na godzinę, jak się tam ścigasz na multiku. Naprawdę. I jak się przesiadasz do tej gry, to jest takie... co jest? Samochody popsute czy co? Dobra, place top 3 special day event. O, pokażcie co te wasze pierdziawki tam potrafią. O, właśnie o tego Jaguara mi wcześniej chodziło, co tu jedzie. O tego tu. No i już wszyscy wyprzedzeni, daj radę ten Waston. Tylko ja nie mam tutaj w nim jakichś tam dobrych części. Jakieś tam miałem, jak kupiłem ten zesłapowany silnik do Mercedesa na początku. Potem nagle, o kurde, pasuje do Astona, mów pięknie, ładujemy, ładujemy, proszę, proszę bardzo. Myślałem, że w ogóle do Need for Speed'a dadzą jakieś takie śmieszne klaksony, tak jak dali do Fordzy na przykład Windows XP system, jak się uruchamia. To jest fajne, ale tego nie ma. Tutaj są jakieś takie zwykłe drogowe te klaksony w jakichś tam seryjnych samochodów, tylko możesz sobie mniej więcej dźwięk tego zmienić, taką wiesz, barwę tego dźwięku. Może w przyszłości będą jakieś tam inne klaksony, kto wie. Póki co są takie zwyczajne bardzo, nie? Juu! Prawie mnie ktoś tam dogonił. Właśnie ten Jaguar, którego stuknąłem na początku. Proszę bardzo. No elegancko zrobione. No i co, teraz dostanę chyba te wszystkie fajne bonusy, czy nie? Ja myślę, że najwięcej pomogło mi tutaj to malowanie nowe, które dałem do samochodu. One wygrało cały wyścig chyba. Race Containers Area. O! Day Drift Trial. Co? Ja nie mam tych challenge robić. O, chyba się udało. Wow, za którym razem, człowieku? No jak, taki... największy youtuberowy drifter jak ja. I... O kurde. Dobra, udało się, ale mam nadzieję, że dobrym samochodem, bo jak tamtym Astonem Martinem to... Do widzenia, kurde. Dobra, dostanę tą kasę czy nie? No zaliczyło się, ale chyba nie tym autem. Kurde, oczywiście, że tym muszę jechać. Muszę zrobić go pod drift. Ledwo zrobiłem to na moim najlepszym autem, a co dopiero tym wielkim klocem. Wow, już 2000. Te drifty to będziemy musieli Astona jakoś przerobić. Silnik ma już chyba odpowiedni. Tu gdzieś coś ukryte jest. Gdzie to... O, coś się znalazło. Nawet nie wiem jak to wygląda. Okej, następna skrzynia. Tutaj jest, dobra. Tak jak w Fortnite musimy szukać skrzynek.
Mówiłem, że ta gra jest podobna do Fortnite'a. Nie ma żartów. Czekaj, tutaj mamy chyba wjazd. O, widziałeś? Ludzak nie z pierwszej łapanki, nie? Dobra, to mamy zrobione. Tu jeszcze coś zostało. Aha, dobra, to już jest git. Tu gdzieś jeszcze na górę trzeba wskoczyć. I tu jeszcze jakieś auto jest do ogarnięcia. A to chyba musimy wziąć inny samochód, żeby wziąć to auto, nie? No dobra, na spokojnie, poczekaj, bo tu jeszcze te skrzynie trzeba gdzieś znaleźć. Jakieś takie... Gdzieś tam na górę trzeba wskoczyć, czy co? Ja nie wiem dokładnie, gdzie to jest. Przybliż mi tu mapkę. Nie można bardziej? Kurde. Ej, no gdzie to jest? Za dużo tych ikonek jest na mapie, nie widzę tego. Chyba tu trzeba. O, jest tam, dobra, widziałem ją. Tylko trzeba szybciej tu wjechać. Zrobimy tak mniej więcej na środek. Zrobiło się? Chyba nie, czy tak? Nie, otworzyła się, otworzyła się. Tak, otworzyła się, jest otwarta. Okej, to została chyba jeszcze tylko jedna, zdaje się. Te skrzynie i mamy chyba jeszcze... No nie wiem właśnie, czy coś zebraliśmy, czy nie, bo tutaj tych ikonek... Te ikonki się nakładają na tej minimapce na siebie. Zaraz. To było tak, że na tam gdzie są kontenery, to musimy szukać tego czegoś, nie? A my czy czasem my tu kontenerów jeszcze nie mamy? Tu jest głównie port, nie? Jeszcze dwie skrzynie nam gdzieś zostały, jak? Gdzie to znaleźć? Może na dużej mapie tego nie widać i trzeba podjechać, żeby było widać na małej. Tu gdzieś jeszcze chyba kontenery były. Mamy te dźwigi do kontenerów, to kontenery chyba też powinny być. O, czekaj, pojawiło mi się coś. O kurde, to my musimy koło tych skrzynek jechać. Żeby to ogarnąć. Jest, zobacz. Mamy, dobra, jeszcze jedna została. Musimy gdzieś w okolicy skrzynki przejechać, żeby ona się pojawiła na minimapce. A, taka sprawa, dobre, dobre, podoba mi się. A tutaj jest tyle tych ikonek, że... O, czekaj, pojawiła się. Chciałem powiedzieć, że tyle jest ikonek, że jej nie zauważa, ale się pojawiła, dobrze. Gdzieś tutaj jest, na górze. O, widzę ją, widzę, tylko jest ukryta, nieźle. Trzeba tam powoli wjechać na te kontenery. Hamuj, 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 hamuj. Ta skrzynia ostatnia jest tu. I proszę bardzo, zrobione. No i co, został nam jeszcze driftik do zrobienia, ale kurde. Muszę sobie te dragi odblokować. O! I proszę bardzo, Aston Martin, no, niedługo odblokuję do niego wszystkie części, a na dzisiaj bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcineczku, zapraszam was na kolejny, trzymajcie się, na razie, hejka!